Jakubu. Spotykamy się po raz kolejny i dzisiaj chciałbym, żebyśmy pomodlili się chwilę, zaczynamy głosić. Wznieśmy wierzę do Pana Boga ręce i niech Pan Bóg nas dotnie swoją mocą, swoją ochroną, swoim darami ducha. Pan Bóg nas dotknie swoim prowadzeniem. Pan Bóg dokona pośród nas wielkich znaków i cudów. W imieniu Chrystusa. Amen. Dzisiaj taki nieco inny temat. Nie mamy dużo czasu. Myślę, że na tym kanale będziecie mieli niecodzienne kazania, które w większości przypadków nie będą nigdzie indziej praktycznie, poza jakimiś nielicznymi przypadkami. Ale Pan Bóg chce coś pokazać, coś, co nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy zdają sobie tego sprawę. Dzisiaj, teraz w Brazylii jest, można powiedzieć, proces będzie. Nie wiem, czy proces się już zaczął, czy dopiero będzie. Takiego gościa, nie wiem go określić, potocznie nazywają go Janem od Boga. To zobaczcie, jakie zwiedzenie, jakie zwiedzenia dzisiaj chodzą. I takich ludzi, nie tacy ludzie tylko są w Brazylii, tak tych ludzi na pewno w Polsce można spotkać i w innych krajach. Ten gościu nazywa się potocznie, taką krzywę ma Jan od Boga, co oczywiście ani nie jest Janem, ani jest od Boga, ale no tak sobie tak ktoś mu to nadał. I ten gościu jest, może powiedzieć, takim mediumistycznym uzdrowicielem i jednocześnie takim człowiekiem, który no żyje no w mrokach, potężnych mrokach. Jak czytamy słowo w Nowym Testamencie, szczególnie w Nowym Testamencie, to jest coś, co poświęcę całe kazanie. To będzie takie spotkania mocy, można powiedzieć, na całe kazanie poświęcimy albo kilka. Spotkanie mocy obserwujemy w Biblii. Widzimy poszczególnych ludzi, jak napotykali różnych ludzi zdemonizowanych. I typ demonizacji, ja nie mam czasu się tym zajmować, bo chcę to o tym gościu powiedzieć. Typ demonizacji może być różny. Gadareńczyk jest innym typem demonizacji niż czarownik na przykład. Czarownik jest trochę innym typem demonizacji. Więc ten gościu z Brazylii, Jan od Boga, tak go nazywałem, oczywiście tak powiedziałem, nie ma nic wspólnego ani z Janem, ani z Bogiem. To jest taka swoista, trochę odczytałem na ten temat, taka mieszanina artefaktów katolickich ze spirytyzmem. Spirytyzm nie jest już, chociaż tak dużo się nie słyszy w naszych czasach o spirytyzmie, byli pierwsi dziesiątkowcy, poczytałem ich publikacje, to jeden z zagrożeń, jakie były, to był spirytyzm. I na spotkaniach Azusa można przeczytać, jak dojdziecie do tych źródłowych materiałów, po angielsku są na razie, to tam były spotkania, tam przychodzili spirytyści, oni byli uwalniani demonów na spotkaniach Azusa w 1900, między 1900, przepraszam, powiedzmy 6 do ileś tam, ileś lat oni tam się spotykali. I ten gościu z Brazylii jest właśnie takim, ja bym go nazwał czarownikiem, ale ponieważ on się nazywał zdrowicielem, no to ludziska do niego garną. Musimy się zobaczyć, jak ludzie za nim chodzą i płacą pieniądze, żeby jakieś im tam rzeczy przepisał. I ten gościu się zajmuje się oprócz uzdrawiania. Uzdrawienie polega na tym, że on ma w sobie 38, tam tak pisało, 38 bytów, czyli nie rozumiem, demonów, i posługuje się nimi, wchodzi w trans, demony go przejmują i on później, ci pacjenci do niego podchodzą i ten demon mu tam coś szepcze do ucha, co on ma robić. Takie różne dziwne rzeczy, że spirytyzm jest naprawdę
Tabelstwem po prostu. Tabelstwem Brazylia jest super miejscem, ale też na tym kontynencie brazylijskim masę takich rzeczy. Nie tylko tam oczywiście, na całym świecie to jest, ale tego typu rzeczy są. Ten gościu teraz jest oskarżony o molestowanie, nie wiem, reartykuły czasami różnie padają. Jeden artykuł 1000 ludzi mówił, inny artykuł 600 mówił i chodzi o kobiety. Przepraszam. Chodzi o kobiety i można powiedzieć, że teraz będzie miał sprawę w sądzie i zobaczymy, jak się to potoczy. Ale gościu, ogólnie mówię, no zdemonizowany od wczesnych lat, znaczy mu się jakieś duchy pojawiać, to jest to, co tam przeczytałem w gazetach. I te duchy go szkoliły na takiego właśnie uzdrowiciela spirytystę, no mistyczny uzdrowiciel. I jego technikami uzdrawiania to są, wiecie, różne są, różni inni są, ale w jego przypadku, wiecie, skrobie oko albo jakąś taką pincetę do nosa wciska i on tam coś, wiecie, lekko tam ściankę narusza po to, żeby ludzi jakoś duchowo pootwierać, więc ludzie skaczą do niego. U nas w Polsce, jakbyśmy chcieli porównać, to też takie coś jest, też tacy ludzie są. I też ludzie, tylko u nas to są bardziej jakieś zielarki, jakieś tam tego typu rzeczy różne z krzyżykami. Tam też gościa, nim tam przepisuje, wchodzi w trans i przepisuje mi jakieś tam specyfiki od jakichś wód rzekomo błogosławionych po trójkąty magiczne, po jakieś tam, nie wiem co tam jeszcze on, kryształy i te ludziska. Nawet ten gościu sobie wybudował jakieś tam hotele i później ludziska tam zjeżdżają i siedzą tam, żeby się uzdrowić, wiecie? I taki, tacy ludzie są, dobrze to wyszło, co on jest, bo może coś tutaj się da zrobić, przynajmniej wyszło, jaki był jego proceder, prawda? I oczywiście w Słowie Bożym spotykamy takich ludzi i w naszych czasach i poprzednich czasach na pewno też, jak ludzie spotykają jakąś tam wróżkę, czy jakiegoś uzdrowiciela, czy to niektórzy są oczywiście fałszywi, ale niektórzy mają moc. I ta moc bynajmniej od Boga nie pochodzi. No to co on robi, jeszcze tym bardziej, że ma te 38 demonów, nazwy jego demonów to są takie, no to się nazywa po polsku, takie duchy przewodnie, takie duchy, co rzekomo oni tam mówią, co on ma robić i tak dalej. Czarownice takie duchy mają i tacy uzdrowiciele, niektórzy jak widać też. I 38, jeden z tych duchów nazywa się Król Salomon na przykład. Inny jeszcze Ignacy Loyola, wiecie, jest tego. I ten naczelny, wiecie, kontrreformator, to troszeczkę informacji uderzył. Także i wiecie, ludzie pomimo jest, żyjemy w XXI wieku, tego typu rzeczy są, one się dzieją na całym, ja bym odważył się powiedzieć, na całym świecie są tacy ludzie. I w Biblii również mogliśmy zobaczyć, to będę bardziej opisywał na tym ogólnym kazaniu spotkania z mocą, możemy zobaczyć, że spotkanie z mocą, mówię o Bożej mocy teraz, nie mówię o tym gościu, bo gościu, tak jak mówię, silnie zdemonizowany, silnie zdemonizowane, trzymane przez te duchy i tak wielu Brazylijczyków jest duchowo zanieczyszczonych przez niego, prawda? Co te duchy tam z nimi robiły, jeden lub dwie. I teraz jeszcze mówię, dobrze, że to wychodzi. Okazuje się, że gościu, no molestował bardzo, jest, ten gościu ma 70 lat, więc jak go skażą na kilkadziesiąt lat, to resztę życia w więzieniu spędzi, chyba że wiecie, jakiś myk się zrobi i tak dalej. Ale bądźmy świadomi takich rzeczy. Tacy ludzie są, nawet w Polsce, nawet za granicą, nawet w krajach, gdzie rzekomo jest, wiecie, jakby to nazywać, sekularyzacja, jakby to nazywają, ale te rzeczy są. Dlaczego te rzeczy są? Bo ludzie, grzechy generacyjne i niektórzy się ludzie otwierają na takie typy rzeczy. Pamiętajmy, my mamy moc większą.